Fundusze unijne skierowane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 zmieniają polską i mazowiecką wieś. Pomagają w tym organizacje takie jak Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki, której działalność w zakresie wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości przedstawimy Państwu w filmie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki jest organizacją działającą na rzecz rozwoju obszaru 6 gmin – Jedlińska, Wolanowa, Wieniawy, Przysuchy i Zakrzewa, położonych na terenie województwa mazowieckiego. Stowarzyszenie działa od 2008 roku w ramach europejskiego programu LIDER, otrzymując wsparcie finansowe z Unii Europejskiej dla programu rozwoju obszarów wiejskich na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich. Lokalna grupa działania Razem dla Radomki od 2016 do 2020 roku w partnerstwie ze swoimi współpracownikami, to jest samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, skierowało olbrzymie środki w celu rozwoju obszarów wiejskich. Te środki to przede wszystkim pomoc dla przedsiębiorców. Utworzone zostało 48 nowych podmiotów gospodarczych, 40 ponad 7 miejsc to nowe miejsca pracy, a ponad 113 utrzymano tych miejsc pracy. W kwotach to w sumie ponad 10 milionów, które skierowano na obszar działania lokalnej grupy działania. Stowarzyszenie realizuje działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru. Obecnie Stowarzyszenie Razem dla Radomki skutecznie realizuje w ramach nowej perspektywy unijnej działania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, na których wdrażanie otrzymała blisko 15 milionów złotych. Środki te pomogą na szeroką aktywizację społeczeństwa lokalnego, realizację wielu projektów, w tym przeprowadzenie konkursów na rozwój i rozpoczynanie działalności gospodarczych, rozwój infrastruktury publicznej, turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, a także wsparcie na projekty grantowe. Ze wspomnianej kwoty otrzymanej przez LGD na okres lat od 2016 do 2023 kwota 6,5 miliona została przeznaczona na realizację konkursu wniosków mających na celu wsparcie istniejących firm oraz osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą. Środki te pozwoliły lokalnej grupie działania Razem dla Radomki na dofinansowanie 25 istniejących przedsiębiorstw, a także na utworzenie 53 nowych działalności gospodarczych. Dofinansowanie te przełożyły się również na utworzenie ponad 110 nowych miejsc pracy. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki przekazuje wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach ogłaszanych naborów wniosków. Środki finansowe te pochodzą z Unii Europejskiej i przekazywane są w ramach poddziałania 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie to skierowane jest w ramach dwóch działań. Premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach której to mieszkańcy obszaru gmin zrzeszonych przez lokalną grupę działania mogą otrzymać wsparcie w kwocie 50 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom mogą sfinansować zaplanowane wydatki na stworzenie swojej firmy. Premia wypłacana jest w formie dofinansowania, przekazywanego w ramach dwóch transz: 40 tysięcy złotych po założeniu działalności i wypłaty 10 tysięcy złotych na etapie akceptacji rozliczenia wniosku. Rozwoju istniejących firm, wsparcie finansowe dla tego działania wynosi do 200 tysięcy złotych na jeden projekt. Wsparcie udzielane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów do poziomu 70% wydatków kwalifikowanych projektu. Każdy z wnioskodawców może starać się o otrzymanie wyprzedzającego finansowania lub zaliczki do projektu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest utworzenie minimum jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat i utrzymanie go w okresie 3 lat od momentu akceptacji i rozliczenia projektu. Dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy mający siedzibę na obszarze gmin tworzących lokalną grupę działania Razem dla Radomki.
Dla wielu firm dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej było szansą na dalszy rozwój. LGD Razem dla Radomki wspiera przedsiębiorców, którzy produkują produkty lokalne i tradycyjne wysokiej jakości. Jednym z nich jest piekarnia Wacen, która powstała w 1990 roku. Obecnie jest prowadzona przez Ewę Brzezińską oraz Andrzeja Karczewskiego. Przede wszystkim powstało nowe biuro. Jak widać, jest to biuro, w którym obecnie stoimy. I do tego jeszcze dobudowaliśmy garownię. Jest to takie urządzenie do końcowego rozrostu pieczywa. Właściwie to był remont tej garowni. Do końcowego rozrostu pieczywa i chłodnie do spowolnionej fermentacji. No, są to urządzenia, które są dla nas potrzebne. Łatwiej nam się pracuje, skróciły się godziny pracy pracowników. Innym producentem, który od lat stawia na jakość produktu, jest gospodarstwo sadownicze prowadzone przez Monikę i Tomasza Bankiewicz w Skrzynnie koło Wieniawy. Flagowym produktem jest smaczek z Doliny Radomki, czyli sok jabłkowy bez dodatku wody, cukrów i konserwantów. Jeden z najważniejszych to jest zakup maszyny do tłoczenia soków. Jest to ciąg kilku urządzeń, które w rezultacie tłoczą fantastyczny sok z tych właśnie oto jabłek. Następny projekt był to zakup oczyszczalni ścieków. Jest to trzykomorowa oczyszczalnia, bo wiadomo, czy przy produkcji tego typu soku więcej jest po prostu praktycznie wody po myciu owoców czy maszyn, którą musimy odprowadzać, czyli zakupiliśmy indywidualną oczyszczalnię. Firma Rzeźnik Karolina Power Trans z Wieniawy zajmuje się transportem samochodowym. Działa w miejscowości Zawady w gminie Wieniawa. W ramach tej dotacji wykonaliśmy inwestycję polegającą na zamontowaniu automatycznej myjni samochodowej powiązanej z fotowoltaiką. Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii zasila nam tą automatyczną myjnię samochodową. Skróciło czas mycia samochodów. Te samochody są w tej chwili domywane bardzo dokładnie. Samo to, że ta myjnia działa na zasadzie zamkniętego obiegu wody, pozwala na dbałość naszej firmy o ekologię. W Milejowicach, gminie Zakrzew, znajduje się siedziba firmy Door System, czyli producenta drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. W ramach dofinansowania ze Stowarzyszenia Radomka udało się zrealizować inwestycję o nazwie hala namiotowa, przeznaczona do składowania produktów używanych dalej do naszej wewnętrznej produkcji. Nowa kolekcja drzwi nosi nazwę Preston. Są to drzwi o grubości 68 mm, pozwalające uzyskać współczynnik przenikalności cieplnej 1,3, który umożliwia montaż drzwi w nowo postawionych budynkach. Co za tym idzie, pozwala dotrzymać też zwrot z dofinansowania z ciepłego powietrza. Ze wsparcia finansowego skorzystał również Pałac Domaniowski, który mieści się w miejscowości Konary w gminie Wieniawa. To oaza spokoju i komfortu znajdująca się nad brzegiem Zalewu Domaniowskiego, największego i najczystszego zbiornika wodnego na południowym Mazowszu. Urokliwe miejsce w samym sercu Polski, gdzie duch bogatej historii przeplata się z nowoczesnością i elegancją. Pałac Domaniowski to idealne miejsce do organizacji przyjęć zarówno o charakterze biznesowym, jak i rodzinnym. Przykładem rodzinnej działalności gospodarczej są firmy Lech Migma 2 i Lech Stone Bartłomiej Lech, która mieści się w Kępinach w gminie Jedlińsk. Firmy prowadzone przez rodzinę państwa Lech pozyskały wsparcie finansowe na 4 projekty dofinansowane przez Stowarzyszenie Razem dla Radomki. Wsparcie uzyskane przez firmy Łukasz Lech Migma, Lech Adam Migma 2 oraz Lech Stone Bartłomiej Lech otrzymały łączne wsparcie w kwocie 525 530 zł, rozbudowując park maszynowy, a przede wszystkim tworząc nowe miejsca pracy dla każdej operacji. Udało nam się zakupić kilka maszyn i urządzeń, m.in. maszynę CNC do cięcia kamienia, która w bardzo dużym stopniu zoptymalizowała proces produkcyjny. Udało nam się zakupić półautomatyczne centrum obróbcze do obróbki kamienia, które z kolei poleruje i wykańcza materiały wycięte przez piłę, o której wcześniej wspomniałem. Udało nam się zakupić również taki system do zamkniętego obiegu wody, ponieważ woda jest jednym z głównych kosztów przy cięciu kamienia. Oprócz tego zainstalowaliśmy panele fotowoltaiczne.
Dla wielu przedsiębiorców dofinansowanie uzyskane przy pomocy lokalnej grupy działania Razem dla Radomki było szansą na rozpoczęcie swojej wymarzonej działalności gospodarczej. Przykładem może być stajnia Karino w Gulinie, położona 10 km od Radomia w gminie Zakrzew. Oferuje ona naukę jazdy konnej, a także przejażdżki dla osób zaawansowanych. Zakupiliśmy bardzo dużo rzeczy, które pozwalają nam rozwijać cały czas rekreację, tak? Czyli mamy na przykład więcej siodeł, trzy pary siodeł, to jest naprawdę bardzo dużo. Przez to, co możemy prowadzić więcej jazd jednocześnie, tak? Na ujeżdżalni, na placu, wykorzystujemy więcej koni, dlatego więcej zarabiamy, tak? Mamy też piękną bryczkę, dzięki której urozmaicamy imprezy, które mam tutaj pod altaną. Mamy dzięki dofinansowaniu zakupiony też plac zabaw i trampolinę dla dzieci, co urozmaica na przykład nasze półkolonie. W przytyku znajduje się także sklep Rolgit prowadzony przez Rafała Kowalskiego. Firma zajmuje się sprzedażą i serwisem narzędzi ogrodniczych oraz budowlanych. Dzięki wsparciu finansowemu sklep mógł zmienić swoje otoczenie i dalej się rozwijać. Zakres prac był szeroki. Utwardzenie powierzchni przed sklepem, monitoring, sprzęt komputerowy i narzędzia do pracy na serwisie. Dzięki dofinansowaniu zdecydowanie polepszyło to warunki pracy, zmobilizowało do rozwoju firmy. Przedsiębiorcy mogą cały czas ubiegać się o dofinansowanie na start lub też rozwinięcie swojej działalności gospodarczej. W tym celu mogą skontaktować się z lokalną grupą działania Razem dla Radomki, która czeka na wnioskodawców. Można to zrobić na trzy sposoby. Za pomocą maila zarząd@razemdlaradomki.pl pod numerem telefonu 48 38 58 996 lub bezpośrednio w siedzibie Janiszew, ulica Zielona 127.